Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich po wakacyjnej przerwie. Być może słyszeliśmy, że rok 2021 w Polsce został ogłoszony rokiem kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku przypada jego 120. rocznica urodzin, a także uroczystość jego beatyfikacji, która odbędzie się w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W związku z beatyfikacją kardynała Wyszyńskiego chciałbym, abyśmy w dniu dzisiejszym podjęli temat odnowy życia w wymiarze rodzinno-domowym, zawodowym, w środowisku znajomych i przyjaciół, w każdym czasie i miejscu, który zawarty jest w społecznej krucjacie miłości. Dlatego już teraz zapraszam wszystkich do wspólnego oglądania. Zobaczcie, jak oni się miłują. To słynne zawołanie odnotowane w pismach Tertuliana dobrze wyraża zdumienie pogan w obliczu fenomenu miłości pierwszych chrześcijan. I zarazem można powiedzieć, wystarczająco tłumaczy moc przekonywania, jaką w czasach starożytnych miało właśnie chrześcijaństwo. Znakiem rozpoznawczym chrześcijan wszystkich czasów jest właśnie miłość Boga i bliźniego. Dlatego, aby na nowo stać się znakiem Boga w świecie, kardynał Stefan Wyszyński zachęcał wszystkich Polaków do odnowy duchowej poprzez społeczną krucjatę miłości. Społeczna krucjata miłości to program ogłoszony przez prymasa Stefana Wyszyńskiego w 1967 roku w liście pasterskim na Wielki Post. To program przede wszystkim odnowy życia w wspomnianym wymiarze rodzinno-domowym, zawodowym, w środowisku znajomych i przyjaciół, w każdym czasie i miejscu. Społeczna krucjata miłości to sposób na wypełnienie słów Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Mateusza. Pan Jezus powiedział: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Kardynał Wyszyński we wspomnianym liście pasterskim z 1967 roku pisał, że oblicze ziemi zostanie odnowione, o ile odkryjemy prawo miłości Boga i bliźniego, które zostawił nam Pan Jezus. Sposobem na realizację tego prawa jest społeczna krucjata miłości. Jak zatem brzmi ABC społecznej krucjaty miłości? Składa się ona z 10 postulatów, które brzmią następująco. Pierwszy. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata i siostrę. Drugi postulat. Myśl dobrze o wszystkich, nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. Trzeci postulat. Mów zawsze życzliwie o drugich. Nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi. Czwarty postulat. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
Piąty postulat. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. Szósty postulat. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest, kto winien, ale co ty jesteś winien innym. Siódmy postulat. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. Ósmy postulat. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twojej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy drugich. Dziewiąty postulat. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. Dziesiąty, ostatni postulat. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. Moi drodzy, mam nadzieję, że te 10 postulatów społecznej krucjaty miłości kardynała Stefana Wyszyńskiego pomoże Wam w doskonaleniu duchowym. Pomoże przede wszystkim relacji do Pana Boga, ale również relacji do drugiego człowieka. Dziękuję Wam dzisiaj za to wspólne oglądanie kolejnego odcinka i zapraszam już za tydzień na nasze kolejne spotkanie.